Hej widzowie, dzisiaj nagramy chyba już trzecią część Dziwnych Reklam. Pierwsza reklama. No to ale nie ściemniasz, naprawdę działa w całym domu? Czy ja wyglądam na kogoś, kto ściemnia? No ale jak to możliwe? Bez kabla? Bez kabla? I tak nie zrozumiesz. Aha, jednak ściemniałeś, na dnie nie działa. Co? Uzobiłeś na dwóka? Co, przecież kosztował tylko złotówkę, a wieki nie ruszyłem, suchutki jak pies. Tylko teraz Neostrada w całym twoim domu, dzięki modemowi Wi-Fi i netbookowi za symboliczną złotówkę każde. Telekomunikacje. Słuchajcie widzowie, ta reklama była, nazywała się Wanna i po prostu Wojtasowi się przypomniała historia pierwszego telefonu, jak się zepsuł, po prostu skakał po kałużach i mu wpadł i potem już nie chciał działać. Wojtas potwierdź. Potwierdzam, że tak było, no ale... No niestety, no tak było i on topi. Jeszcze nie rozumiem, co my surówka z pieprzem wspólnego z internetem i z wajną. Dobra, kolejna reklama. My na pokój do szpitala, dom się pali. Kobieta rodzi, no przecież. A tu jeszcze takie nieszczęście. I 6 punktów karny. Żeż zobacz, człowieku, człowieka w człowieku. Nie lubisz ograniczeń? Teraz super szybka Neostrada do 80 mega w fanpaku HD. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu. Telekomunikacja. Jak widzimy, ta reklama to była po prostu, że po prostu zatrzymała ją policja, oni pędzili na myszy i to było fajne. Jeszcze to było fajne. To było trochę... jeszcze to... Na końcu było też fajne, że tak... Odpalili jadłup i tak pędzili. Dobra, kolejna reklama. Skończyłeś? Prawie świta. Już. Jeszcze tylko... Dolores, chasiać. O nie. Ja rozumiem, że ty jesteś sentymentalny. Że bierzemy panią piloto, panią laptopo i telefono. Też ale... nawet na kaczuszkę się zgadzam. Ale Dolores po moim trupie. Rozum, ty tak mówisz, a nawet na nią nie spojrzałeś. A, spojrzałem i co? Zna 6 języków, zna. No jedźmy już. Jedźmy. Wiemy, szata! A? Miau! A? Widzisz, poliglotka. Wielka przeprowadzka do Orange. Wkrótce usługi domowe TP i mobilne Orange pod jednym dachem. Telekomunikacja Polska łączy się... Ta reklama, jak widzimy, była na granicy reklam Orange i TP, znaczy firm na granicy i to było fajne, że były trzy panią laptopu, pani piloto i panią telewizoro chyba i jeszcze brali owce, jeszcze kaczuszkę brali, no to było fajne, naprawdę. Dobra, kolejna reklama. To chyba wszystko. Możemy jechać. Mieliśmy w domu ducha? Nie. Jakbyśmy mieli w domu ducha, to byłoby słychać jakiś płacz dziecka, rozumiesz? Grający fortepian? Albo jakieś noże wylatały? No to czyli mamy ducha. I co teraz? Jak to co? Pod kanapę! Nie ma kanapy! Do szafy! Przecież nie ma szafy! Gapy. No co się tak gapicie? Idziecie ze mną czy nie? No patrz, o mały włos byśmy nie poszli z duchem czasu, no. Wiedziałem, że o czymś zapomnieliśmy, wiedziałem. Wielka przeprowadzka do Orange. Wkrótce usługi domowe TV i mobilne Orange pod jednym dachem. Telekomunikacja Polska łączy się z marką Orange. Słuchaj, ta reklama to była długo część poprzedniej reklamy, tyle że... Wtedy po prostu zapomnieli ducha czasu i tak się by zastraszyli. No naprawdę, to było straszne trochę, ale także i śmieszne. Nie. Dobra, kolejna reklama. Nie, otwieraj. Dla mnie? A? Co to jest? Pieszczok! Wiesz, ile on potrafi? Pieszczok, daj buziaka. A teraz pieszczok, zrób kotka. Kotka. Do nogi, pieszczok, do nogi. Do nogi, no. Ej, pieszczok, zrób panu puch. Przestań!
Dobrze wiemy, że każdy lubi być dopieszczany, dlatego z okazji UEFA Euro 2012 do fanpaka HD dajemy Ci piłkę w prezencie. Dziś zmienia się z Orange. Oferta dostępna również w Orange Opens. Jak widzimy, to była reklama z Euro 2012. Przypomnijmy, że Polska to nie było sponsorem to Euro, ale było wtedy sponsorem głównym reprezentacji Polski, ale po 12 latach zrezygnowałam. Nie wiem dokładnie w którym roku, ale już zrezygnowałam. I teraz aktualnie jest Lotto sponsorem głównym reprezentacji Polski. To teraz pokażemy o tą książkę. Zobaczcie, to wygląda okładka w Polsce i Ukrainie. Tu mamy stadiony. O, ten stadion zwiedził kamerzysta. Wojta zwiedził. Wojta, spokój się. Tak zwiedziłem. Aha, i słuchajcie widzowie. On po prostu nie był wtedy zainteresowany i tylko sfotografowałam tam kibel i miał zdjęcie z koszulką, wysłał mi rapeszki. To stadion Lecha w Poznaniu, to stadion Narodowy w Warszawie. W filmie, jak Wojta był współkolegą w Warszawie, możecie to zobaczyć. Tu mamy Wrocław, stadion wrocławski, a teraz ukraińskie. Donieck, Kraśniw, Krywiec, Lwów chyba. Oj, tu mamy Kraje. To teraz piłkarze. O, Polska na początek. Tak, bramkarze, przeczytamy wtedy skład. Fabianski, Gliwa, Sandomierski, Szczęsny, Tytoń, Bosień, Glik, Głowacki, Jodłowiec, Marcin Kamiński, nie wiem jak to się czyta, Perkuś jakoś tak, Piszczek, Sadlok, Wasilewski, Wawrzyniak, Wojtkowiak, Hubert Wolkiewicz, Błaszczykowski, Borysiuk, Dudka, Gol, Matuszczyk, Mierzejewski, Mila, Murawski, Orbaniak, Pawłowski, Peszko, Polański, Sobota, Rybus, Wilk, Brożek, Grosicki, Jeleń, Lewandowski i sobie. A to tu nie do końca jest naklejony skład. Ale jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że te naklejki naklejał brat cioteczny, ten co jest w odcinkach najniższej, właściciel Luny i Cici. Pozdrawiamy go serdecznie. To on naklejał i dał Wójtasowi ten album. O, tu mamy Fabiańskiego, Głowackiego i tu mamy ich nazwiska. I zobaczcie, tutaj Orange na dowód. Piszczka, Wojtkowiaka. Przepraszamy za gadanie w tle. Eugen Polański, ten co ma raczej ma niemiecki lub francuski, nie wiemy dokładnie. Rybus i tu człowiek Pulita, czyli Sławomir Peszko. I Wojtas ma zdjęcie z koszulką jego. Tu mamy Grecję, skład Grecję. Tu mamy Rosję. Tu mamy Czechy. Tu Holandię mamy. Tu mamy Danię. Tu mamy Niemcy. Tu mamy Portugalię. O, tu gwiazda Portugalii, Cristiano Ronaldo. Tu mamy drużynę, która zdobyła Euro wtedy, czyli Hiszpanię. Tu mamy Włochy, wicemistrzów te Euro tego. Irlandię. Chorwację. Ukrainę, o, współgospodarz Polski. Szwecję. Francję. Anglię. I teraz tu czempiony mamy. Natomiast pierwszy zwycięzcą był Związek Radziecki. Aktualnie teraz to jest Rosja, znaczy te obwód kaliningradzki, Rosja, Litwa, Łotwa jest aktualnie teraz zamiast obwodu kaliningradzkiego. Hiszpania zdobyła, Włochy zdobyły, akurat u siebie zdobyli, Niemcy zdobyli, Czechosłowacja zdobyła. Przypomnijmy, że teraz to Czechosłowacja to Czechy i Słowacja.
Niemcy tu zdobyli, Francja tu zdobyła mistrzostwo, tu Holandia, tu Dania zdobyła, a dobrze, Dania, tu Niemcy zdobyli, tu Francja zdobyła, tu Grecja. Sensacja wtedy była, no bo nikt się nie spodziewał, że Grecja wygra. I tu przypomnijmy, że Polacy byli na pierwszym euro historii, pierwsze Polaków euro w historii to do roku 2008. No to, ale na tym euro poszło im bardzo słabo. Bo najpierw porażka z Niemcami 2-0, potem remis Austrią chyba, a potem na końcu porażka 1-0 z Chorwacją, a cały turniej wygrała Hiszpania i tu finał, bo 4-0 dla Hiszpanii. No i tu koniec. I przypomnijmy, że ta maskotka się nazywa Slavek, a ta Slovan. A jeszcze przypomnijmy, że na tym Euro 2012 pocztę poszło bardzo słabo, no bo najpierw dwa remisy z Grecją i Rosją, a potem natomiast porażka z Czechami. No tak słabo poszła, były tyle lekka. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, więc pa, 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 pa.